Cześć, ja jestem Michał, a to jest kanał Przystanek Eksploracja. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie opuszczone laboratorium. Chodźcie ze mną, zobaczymy, co to miejsce przed nami skrywa. Tego wyposażenia tutaj to zostało mnóstwo. Naprawdę, wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być utylizowane wraz z zamknięciem zakładu. No ale rzeczywistość jest, jak wiadomo, zupełnie inna niż wymagają tego przepisy. Zazwyczaj po upadku zakładu nikt się potem już nie przejmuje, co tutaj się będzie dalej działo z tym. Nikogo to nie interesuje. Nikt też za bardzo pewnie nie kontroluje tego, czy przy zamykaniu zakładu wszystko zostało zniszczone. Chętnie bym wam trochę więcej poopowiadał na temat tego miejsca, ale niestety nie znalazłem w internecie zbyt wielu informacji o tym laboratorium. Przypuszczam jedynie, że mogło należeć do nieistniejących już zakładów produkujących papier. Ponieważ znajdowała się tutaj kiedyś fabryka papieru. Nie wiem, czy widzicie to za oknami. Jak nie widzicie, to pokażę wam na kilku przebitkach. Nieziemski klimat, trzeba przyznać. Nie wiem, czy ktoś pamięta, co to jest ksylen z lekcji chemii. Mnie, o ile pamięć nie myli, to silny rozpuszczalnik. Tych ksylenów było kilka rodzajów, nie wiem. Pewnie chemicy mnie zjadą za to. Nie wiem, czy można mówić, że jest kilka rodzajów danego związku chemicznego. No, jak... Jak coś, to możecie mnie tam w komentarzach skrytykować. Chętnie czegoś się dowiem. Zwłaszcza, że chemia nie była moim konikiem. Wolałem fizykę. Cała dokumentacja firmy. Zakupy, kartoteki. Kolejna dokumentacja. Nasiąknięta wilgocią, więc już pewnie na szczęście nie będzie się dało nic z tego odczytać. Co my tu mamy? Lektury i problemy. Ciekawe, jakie lektury. Mnóstwo tutaj książek jest. Może pracownicy zamiast wypełnić swoje obowiązki, woleli czytać książki. Co my tu mamy? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się eksploracja podobała. I co? Widzimy się w następnym. Dzięki, cześć!